Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaką bronią powinien walczyć kontrrewolucjonista. Zapraszam. Bez wątpienia jesteśmy świadkami kolejnego wielkiego stopnia rewolucji. Rewolucji jako wielkiego przewrotu ideowego. Dla tych, którzy chcą więcej na ten temat usłyszeć, polecam czy to mój materiał Rewolucja u bram, czy to materiał, film na kanale Warsaw Enterprise Institute tam bardziej o rewolucji, powiedzmy, że w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jak najbardziej bardzo polecam ten film, bo traktuje on o rewolucji jako takiej na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Będzie oczywiście link w opisie pod filmem. Jesteśmy świadkami rewolucji, powiedzmy to, nazwijmy ją rewolucją liberalną, czyli rewolucji, która pragnie porzucenia wszystkiego, co człowieka ogranicza. Porzucenia chociażby zasad moralnych, obiektywnych zasad moralnych, czy też nawet porzucenia ograniczeń wynikających z prostej naszej fizykalności. To pragnienia, aby to tylko ludzka wola decydowała o tym, czy człowiek jest mężczyzną, czy kobietą, czy jeszcze kimś innym, żeby tylko ludzka wola decydowała o życiu i śmierci. To w wielkim skrócie nazywam rewolucją liberalną i jak najbardziej odsyłam do tych materiałów, o których już wspomniałem. Teraz, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy temat, czyli kontrrewolucja, co należy o niej powiedzieć? Otóż przede wszystkim pamiętajmy o tym, że kontrrewolucja nie jest rewolucją w drugą stronę, to znaczy istotowo nie polega ona na przewrocie, nie polega ona na gwałtownym zburzeniu jakiegoś porządku i zastąpieniu go jakimś innym, czy powrocie do poprzedniego porządku. Bynajmniej. Czasami kontrrewolucja wymaga faktycznie zbrojnej obrony. To się może wydarzyć. Natomiast istotowo kontrrewolucja jest budowaniem pewnego porządku. Na tym ona istotowo polega i to musimy bardzo dobrze zrozumieć. Rewolucja burzy porządek po to, żeby stworzyć coś według swojego własnego. Widzimisię, jednak jej fundamentalnym elementem jest właśnie to zburzenie pewnego porządku. Ta kontrrewolucja, czyli nasza reakcja na ruchy rewolucyjne, to jest rzecz zupełnie przeciwna. Nie tylko kierunek jest przeciwny, to nie jest przewrót w drugą stronę, ale sama istota jest odwrotna, jest przeciwna, czyli to jest budowanie z zasady, to jest budowanie pewnego porządku i ewentualnie jego obrona, jeśli faktycznie trzeba tego porządku bronić. A więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co to znaczy obrona tego porządku. Powinniśmy budować ten porządek na wszystkich płaszczyznach naszego życia. Powinniśmy budować porządek w nas samych, w naszych rodzinach, w naszych firmach, w naszym otoczeniu, w naszym społeczeństwie, w naszym państwie, na wszystkich płaszczyznach, ale zaczynając oczywiście od nas samych. Przede wszystkim musimy zbudować, stworzyć, czy tworzyć wciąż na nowo ten porządek w nas samych, w naszej duszy, w naszym rozumie, w naszej woli, we wszystkich władzach naszej duszy. A więc, jeśli chodzi o rozum, to przede wszystkim, i to jest rzecz fundamentalna, miejmy tego świadomość, że w ten sposób właśnie prowadzi się prawdziwą kontrrewolucję. Powinniśmy napełniać nasz rozum prawdą i prowadzić, starać się również innych do tej prawdy prowadzić. W jaki sposób napełniamy nasz rozum prawdą? Albo na pewno nie w ten sposób, że szukamy cały czas najnowszych nowinek, doniesień, plotek i przerażamy się, jakie to straszne rzeczy się nie dzieją. Bynajmniej. Napełniamy nasz rozum prawdą wtedy, gdy szczerze jej szukamy, tam, gdzie jej szukać należy. Tutaj zachęcam bardzo przede wszystkim do dobrej lektury, do dobrej, budującej lektury, która naprawdę rozwija nasz rozum. Polecam tutaj bardzo ojca Woronieckiego U podstaw kultury katolickiej. To jest książka, która jest bardzo aktualna właśnie na te czasy rewolucji i kontrrewolucji
Ojciec Walniecki u podstaw kultury katolickiej. Polecam również dawne, stare encykliki papieskie. Tutaj w szczególności na uwagę zasługuje encyklika Leona XIII, Eterni Patris. Encyklika poświęcona właśnie mądrości, a konkretnie filozofii chrześcijańskiej. Mogę, akurat mam ją pod ręką, a więc mogę ją pokazać. A więc encyklika niezwykle cenna, niezwykle wartościowa, o ponadczasowej wartości realistycznej filozofii świętego Tomasza z Akwinu. W naszych czasach rzecz absolutnie fundamentalna. I właśnie poprzez praktykowanie dobrej lektury rozwijamy nasz rozum. Jest to jedna z metod i naprawdę bardzo, bardzo ją polecam. Dalej, jeśli chodzi o pozostałe władze naszej duszy, można powiedzieć, że przede wszystkim jeśli chodzi o wolę, ale inne w zasadzie też są objęte, praktykowanie cnót kardynalnych, a więc roztropności, uczenie się tej roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa. Tutaj również odeślę do moich materiałów, które już nakręciłem na ten temat, przede wszystkim cnoty kardynalne, rady praktyczne. To jest materiał, który dokładnie o tym traktuje, jak praktykować cnoty kardynalne w naszym życiu. Tam jest bardziej w kontekście wychowawczym, ale jak najbardziej jest to również kontekst samowychowawczy i ten wychowawczy również cywilizacyjnie ma ogromne znaczenie. A więc rozwijanie naszego rozumu, praktykowanie cnót kardynalnych, a więc umacnianie naszej duszy, przede wszystkim naszej woli, poprzez praktykowanie sprawiedliwości, poprzez nieuleganie jakimś tymczasowym zachciankom, tylko właśnie praktykowanie sprawiedliwości, czyli oddawanie każdemu to, co się jemu należy w każdym aspekcie naszego życia. I oczywiście, jeśli chodzi o to budowanie porządku w nas, to również poziom nadprzyrodzony ma tutaj ogromne znaczenie, więc trwanie w stanie łaski uświęcającej, zjednoczenie z Panem Jezusem, przystępowanie do sakramentów i tutaj oczywiście również msza święta trydencka. Ta msza święta, która jest absolutnie kontrrewolucyjna, która jest absolutnie uporządkowana, gdzie wszystko jest jasne, gdzie Bóg jest z całą pewnością na pierwszym miejscu, człowiek jest po to, aby Pana Boga adorować i gdzie wszystko jest w ten sposób właśnie ułożone, ukierunkowane. To jest jasny, czytelny przekaz. Wszystko jest dla Boga. Człowiek, który przychodzi, aby uwielbić Pana Boga i całość liturgii, i słowa, gesty, muzyka, wszystko jest ukierunkowane tak pięknie właśnie na tą cześć, na oddanie Panu Bogu czci. Tam wszystko jest na swoim miejscu, więc również to piękny przykład właśnie naszej cywilizacji, budowania pewnego porządku. I dalej, jeśli chodzi o budowanie porządku w rodzinie, w społeczeństwie, w naszym otoczeniu, w państwie, tutaj nie ma żadnej diety cud, to znaczy nie ma jakiejś jednej metody, o której można powiedzieć, że każdy powinien właśnie to robić i wtedy wszystko będzie jak trzeba. Nie. Jeśli nas samych uporządkujemy nasz rozum, uporządkujemy naszą wolę, uporządkujemy władzę naszej duszy, władzę pożądliwą poprzez umiarkowanie, władzę gniewliwą poprzez męstwo, rozum przez roztropność, wolę poprzez sprawiedliwość, jeśli będziemy nas porządkowali, jeszcze raz odsyłam do materiału o cnotach kardynalnych, jeśli uporządkujemy nas samych, to wtedy również będziemy w stanie, dzięki przede wszystkim cnocie roztropności, i nasze otoczenie również porządkować. I to jest właśnie działanie kontrrewolucyjne. Porządkować nasze rodzinne życie, nasze życie w firmie, naszego otoczenia, naszego społeczeństwa. Każdy na swoim miejscu, takie jakie ma możliwości, wykorzystując. To jest, w ten sposób to się odbywa. Kontrrewolucja nie odbędzie się poprzez jakiś jeden gwałtowny akt. To jest nieustanna praca, która musi rozpocząć się właśnie poprzez porządkowanie nas samych. Pamiętajmy o tym, że zburzenie czegoś jest rzeczą stosunkowo prostą. Zburzyć gotycką katedrę jest stosunkowo łatwo w porównaniu do jej wybudowania. Aby ją wybudować, potrzeba planów, potrzeba mnóstwo wiedzy, mnóstwa materiałów i później odpowiedniego zastosowania środków, które posiadamy, uwzględnienia wszystkich wielu bardzo różnych praw i zasad. To jest rzecz bardzo trudna. I dlatego, aby prowadzić taką kontrrewolucję, my potrzebujemy
najpierw nas samych uporządkować, mieć ten porządek w nas, aby później rozlewać go na zewnątrz, aby później budować nasze społeczeństwo, naszą cywilizację. I przy tym wszystkim pamiętajmy o słowach Pana Jezusa: nie lękajcie się, nie wolno nam się bać. Strach jest pokusą. Strach w takiej sytuacji, gdy dzieje się wiele różnych złych rzeczy na tym świecie, on nam nie pomoże. Strach jest emocją, a emocje są ślepe, to znaczy one mogą czasami pomóc, ale w tej sytuacji taki strach, który wynika z tego, co się dzieje na świecie, nic nikomu nie pomoże. On nie pomoże nam w danej sytuacji, nie pomoże nam roztropnie poradzić sobie z problemami, nie pomoże nam zadbać o naszą rodzinę czy nasze społeczeństwo. Strach to ślepa emocja i my musimy traktować go w tej sytuacji jak pokusę. Jak pokusę, która zaprowadzi nas do czegoś, do zachowań, do życia, powiedzmy, do zachowań, które nie pomoże nam poradzić sobie z problemami. A więc nie ulegajmy temu strachowi, starajmy się unikać tych wszystkich myśli, tych zajmowania się tymi rzeczami, które nas w ten strach wpychają, w niepokój wpychają, i skupmy się na tym, co naprawdę istotne, na trwaniu przy Panu Jezusie i na budowaniu tego porządku w nas. I w ten sposób my sami będziemy spokojni i silni. Będziemy w stanie wtedy też dać tą siłę innym i budować naprawdę naszą cywilizację. Piękną, silną cywilizację, która jest obiektywna, która buduje na Bogu, na prawdzie, na tym, co obiektywnie piękne i prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.